Dziwiarka w plenerze wita Was. Jesień sprzyja dzierganiu na grubych drutach, z grubych włóczek. Ja zazwyczaj nie dziergam na takich bardzo grubych drutach i tym razem chciałam Wam pokazać projekt tak na żywo, na mnie, bez chowania się za biurko, jak to zazwyczaj było. Jest to przykład wykorzystania włóczki Meistersztyk od firmy Atelier Citron. 5 motków, czyli ten gruby sweter z golfem, waży tylko 250 gramów. Jest dowodem na to, że gruby sweter, a może tak, ciepły sweter, bo on wcale nie jest tak bardzo gruby, może być bardzo lekki, bo jego waga to zaledwie 250 gramów. Także druty numer 7, 2 prostokąty, a właściwie 4 prostokąty, dzięki ażurowi liści, które naturalnie układają się w taki dekolt. Nie został nawet wykonany podkrój na tej części. Także 4 prostokąty. Tutaj mam z resztki. Do ostatniej nitki zużyłam z 5 motka golfik. Mam bardzo ciepły sweter właśnie, który zabrałam w piękne góry sobie. Rękawki, proszę, są wszywane, proste. Obrócę się, żeby można było obejrzeć, jak wygląda z tyłu. Z tyłu wygląda tak. Był zszywany. Jako że, jak wiadomo, kto ogląda moje filmy, ten wie, że ja lubię zszywać. To jest mój zimowy sweterek. Taka zapowiedź tego, że zaczynamy dziergać grubsze rzeczy. I tak przy okazji właśnie tego mojego swetra z Meistersztyka muszę rękawiczki zdjąć, bo jednak w dłonie jest chłodno. Chciałam Wam pokazać parę rzeczy. Tutaj się dzieje, dzierga się. Niedawno w ofercie naszego sklepu pojawiła się włóczka Mohair Trend od firmy Lankyans. I ja chcę wykonać komin, by jako przykład wykorzystania włóczki Mohair Trend w takim delikatnym kominie. Mam połączone dwie nitki. Tutaj jest włóczka Mohair Trend, a tutaj jest włóczka od Lany Gatto Pailettes. Czyli jest to taka włóczka, na której są delikatne cekinki połączone razem. Już tu mam fragment robótki. Te cekinki bardzo delikatnie, tak naprawdę bardzo subtelnie prześwitują. Nie wiem, czy w słoneczku widać ten efekt. Fajnie, że słońce świeci. Także ilość oczek na komin zawsze jest osiągana u mnie metodą prób i błędów. Miałam na początku 90 oczek, jednak po kilkunastu rzędach okazało się, że jest to za dużo. Na spotkaniu w sobotę we Wrocławiu komisyjnie orzekłyśmy, że tych oczek na taki nie za szeroki komin powinna mieć 70. Także włóczka Mohair Trend połączona z Pailettes. Druty numer 5,5 na żyłce 60, żeby się ładnie zamykało w okrąg, żeby nigdzie mi gdzieś się tam nie napinała żyłka. I nabrałam 70 oczek. Po czterech rzędach ściągacza przeszłam na jersey prawy. No, będzie komin. Oczywiście pokażę Wam gotową rzecz, jaka, co mi z tego wyjdzie, do czego to będzie można założyć, ale kolorek już pięknie, wiem, że współgra z Merino Plus, kolor z tej samej firmy w kolorach fuksjowych, także era na fuksjowe u mnie nadal trwa i właśnie dzieje się, dzierga się moherowy kominek, który oprócz funkcji grzewczych będzie też miał, mam nadzieję, funkcję ozdobną. Także tutaj jest rzecz, która się dzierga. Prosty wzór, można dziergać w samochodzie, naprawdę gdziekolwiek, w jakichś poczekalniach. Niedawno w naszej ofercie pojawiła się limitowana edycja włóczki Super Soft od Lany Gatto. Jest to 100% wełna merino w takich zestawieniach kolorystycznych, które właśnie zapadają w oko, czyli rzucają się w oko. I tutaj mam, wykonałam czapkę z jednego motka i fragmentu drugiego. Naprawdę niewielkiego fragmentu, bo łączenie nitek było tutaj, także 1 cm zużyłam do
do końca czapeczki z drugiego młotka. Około 80 oczek, musiałabym policzyć ile, druty numer 4. No i mam taką czapeczkę. Ona tutaj się pięknie, ta zieleń się ładnie ułożyła na końcu, taką gwiazdę tworząc, proszę, zerknijcie. Także tutaj jest czapeczka, wzór ze starej gazetki, taki właśnie strukturalny. A niebawem, bo jest w drodze, pojawi się włóczka, która z firmy ISPE, to jest włoska firma, którą mamy w ofercie od wielu lat, właściwie od początku Edźwiarki, różne produkty tej firmy pojawiały się i znikały w naszej palecie włóczek. I niebawem pojawi się włóczka, karetka się będzie nazywała. I ja tutaj mam szal, teraz go wstanę i pokażę, który wykonała Stasia. Jest to szal z jednego motka tej włóczki. Jeden motek, grubsze druty, w okolicach na piątkach dziergała. Także wzór ażuru będzie dostępny u nas na stronie. Myślę, że bądźcie czujne. Na pewno w aktualnościach pojawi się ta informacja o tym, że jest wzór od Stasi na ten szal i będzie też włóczka, oczywiście w różnych kolorach. Raz Wam pokażę, jak to się ma ten długi szal z jednego motka na osobie. Także ten szal jest tak długi, o tak długi, także spokojnie można się opatulić, w każdą stronę zawinąć. No i tak właśnie to Wam chciałam pokazać. Mój sweter, kominek, czapkę i szal w wykonaniu Stasi z włóczki karetce. Także Edźwiarka w plenerze żegna się z Wami. Przede mną góra do zdobycia. Także do zobaczenia.